Cześć Adrian, witam cię serdecznie. Zadałeś pierwsze pytanie, na które odpowiem w trzeciej serii z filmów z cyklu. Kto pyta, mniej błądzi. Pytanie Twoje brzmi następująco. Hej, mam pytanie, czego używacie do nagrań swoich podcastów? Mikrofon i interfejs, czy mikrofon USB? I czy w ogóle nagrywacie je sami, czy idziecie do studia, żeby było professional? Ja Powiem ci krótko, używam trzech rodzajów sprzętu do nagrywania podcastów w różnych warunkach. Wykorzystuję różny sprzęt. Ciekaw jestem odpowiedzi pozostałych członków grupy i innych osób. W każdym razie ja używam przede wszystkim takiego bardzo fajnego rejestratora, który nazywa się Zoom H1. To już na pewno go widziałeś. Jest rewelacyjny po prostu. Zastąpił mi Zuma H5, którego wcześniej używałem, jest dużo wygodniejszy, mniejszy i zdecydowanie wygodniej się go z nim chodzi po mieście. Mogę go wszędzie mieć ze sobą. O tak, tak wygląda w opakowaniu. Ten zoom mam go w takim, w, takiej, w takim Etui. Mam gąbkę już założoną, żeby był gotowy do nagrywania. Dosyć szybko się uruchamia. Nie jest może to rewelacyjna jakaś szybkość, ale, ale w miarę szybko może być gotowy do nagrywania i, i jest naprawdę bardzo wygodny, bardzo dobrej jakości są nagrania z tego, z tego urządzenia. Jestem z niego bardzo zadowolony i gorąco polecam do takich nagrań, które zdarzą się przypadkiem albo gdzieś po prostu na szybko trzeba zrobić. Nawet wywiady przeprowadzam w ten sposób. Czasem, jak jadę gdzieś daleko, nie zabieram ze sobą wielkiego sprzętu, a mam tylko jedną osobę do rozmowy. No to zabieram właśnie tego mojego Zoom'a i w ten sposób szybko nagrywam tą wypowiedź. Na końcu jeszcze powiem Ci o czymś, co bardzo mnie ucieszyło ostatnio, ale to na samym końcu a propos właśnie tego Zoom'a H1. Drugie urządzenie, którego używam, no tak. Prawie na co dzień, to znaczy zastępuję mi kartę dźwiękową w komputerze i też biorę na nagrania dla trzech, czterech osób, które są gdzieś w terenie. No to muszę ruszyć kamerkę i pokazać Ci, że to jest Zoom. Zoom też, też ta firma Zoom, który nosi symbol. To jest Podtrack. Zoom P4 ma cztery wejścia, tak jak widać tutaj na górze. Cztery, może na tym zdjęciu akurat tego za bardzo nie widać, może zmienię to zdjęcie, żebyś mógł zobaczyć. O, właśnie tutaj jest drugie zdjęcie. Tak wyglądają wejścia XLR z tyłu. Z drugiej strony mamy wejścia słuchawkowe. I można każdemu z uczestników takiej rozmowy podłączyć słuchawki. Ma swoje słuchawki, co jest ważne przy nagrywaniu rozmów na przykład telefonicznych albo przez Skype'a czy przez inny komunikator. Tutaj możemy podłączyć również zasilanie zewnętrzne. Ja ze sobą włożę zawsze jakiś powerbank i do niego podłączam tego, tego zoom'a, a tutaj możemy skomunikować tego zoom'a z komputerem. Z tego rzadko korzystam, ale gdybym chciał muzykę tutaj puszczać na przykład to, czy, czy jakiś wcześniej nagrany fragment, to na pewno by się to bardzo przydało. No i z drugiej strony, jak jeszcze zobaczymy, to wcale nie jest to takie proste, bo tu jest włącznik power, ale tutaj jest takie złącze bardzo ciekawe na na takie urządzenie bluetooth, które łączy się z telefonem i dzięki temu można nagrywać rozmowy telefoniczne tutaj jak zaraz pokażę tutaj się przełącza na telefon, to jedno jedno wejście i wtedy wtedy można nagrywać rozmowy przez bluetooth po takim bardzo ciekawym łączu także, także wydaje mi się, że i to bardzo ładnie słychać w słuchawkach wszystkich i, i każdy uczestnik może reagować I też, i też ta osoba, która jest przy tym telefonie, przy tym Zoomie, czy tam przy czymś, przy jakimś komunikatorze też znakomicie słyszy całą tą rozmowę. No i tutaj właściwie mógłbym zakończyć, dlatego że to urządzenie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I wystarcza do tego, żeby nagrywać w studiu czy gdziekolwiek, gdziekolwiek pojedziesz. Natomiast mam jeszcze jedno urządzenie w zanadrzu, które kupiłem już chyba dwa lata temu. No, jestem bardzo z niego zadowolony. To jest również Zoom.